serwisom po cywilnemu, bo to są ich sąsiedzi niemieccy z organizacji Selbstschutz, czyli samoobrona. Po chwili wypełniło się. To nie są zdjęcia filmowe. To są zdjęcia z aparatu fotograficznego niemieckiego fotografa. Wykonane prawdopodobnie w powiecie Tuchola. Nie możemy nie pamiętać o takich egzekucjach. Nie można tego nazywać nawet egzekucjami, bo przecież nie było żadnych wyroków. Wyroki wydawał policjant, a wykonawcami wyroków byli cywile, byli sąsiedzi. Nie można o tym nie pamiętać. Nie można nie pamiętać o takich widokach. To nie jest zdjęcie filmowe. To jest zdjęcie z archiwum państwowego w Gdańsku. Nie można nie pamiętać o takich ludziach jak ksiądz Antoni Henryk Szuman, postać przewodnia obecnego procesu beatyfikacyjnego, proboszcz z parafii świętego Wojciecha w Starogardzie, zamordowany w październiku 1939 roku. Nie można tu na Kaszubach nie pamiętać o takich ludziach jak wybitny polski kapłan, senator Rzeczypospolitej Polskiej, ksiądz Bernard Łosiński z Sierakowic, zamordowany w obozie koncentracyjnym 20 kwietnia 1940 roku dla uczczenia urodzin Führera Adolfa Hitlera, stary człowiek, którego zamordowano w ten sposób, że gumowym szlauchem wlewano wodę tak długo, aż go zamęczono. Nie możemy o tym nie pamiętać. Nie możemy nie pamiętać o naszych chłopcach z Kaszub i z Pomorza, których ubierano w niemieckie mundury, w mundur Arbeitsdienstu, tak jak na tym zdjęciu, albo w mundur Wehrmachtu. To jest zdjęcie o ogromnej wadze, o ogromnym znaczeniu. To zdjęcie powinno być w podręcznikach historii, ponieważ na tym zdjęciu widać, jaki jest stosunek tych chłopców z Pomorza, jaki jest stosunek do niemieckiego munduru. Ten chłopiec pierwszy z lewej w pierwszym szeregu, Janek, był harcerzem i wiedział, jak się mundur zapina. Popatrzcie na twarze tych chłopców.